Uważa się mnie za człowieka pamiętliwego i mściwego, co jest nonsensem. Mnie chodzi tylko o to, że po kilkudziesięciu latach systemu komunistycznego powrót do normalności musi prowadzić przez przywrócenie poczucia praworządności w społeczeństwie. Dlatego uważam, że jeżeli na przykład komunistyczny funkcjonariusz jest odpowiedzialny za tortury w więzieniu, to powinien być sądzony mimo swego podeszłego wieku. Sąd może go odesłać do domu z powodu złego stanu zdrowia, żeby umarł we własnym łóżku, a nie na pryczy więziennej. Ale taki proces najpierw musi się odbyć. Chodzi o to, żeby proces był przykładem wymiaru sprawiedliwości, żeby ludziom, którzy podczas panowania komunizmu w Polsce odwykli od praworządności, przywrócić wiarę w jej sens.